Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity. No i jesteśmy na hali Smarteko, kolejny dzień po rozładunku maszynu. Tu jeszcze od drivera wczoraj dostałem kokosa. Syfu się narobiło co niemiara. No, maszynu stoi. Ślady po ciężarówce, to że ta ciężarówka sobie elegancko, bez problemu wjechała, tak jak widzieliście na filmie. Bardzo fajnie. Udało się to ściągnąć, niestety musiałem, o widzę, już szczurka z maszyny wyszła. W każdym razie, o, jest pobojowisko, piwo jeszcze jest. Ale chłopaki sobie świetnie poradzili, nie nagrywałem samego rozładunku, ponieważ sam pomagałem, żeby to zdjąć. Zdjęliśmy to oczywiście też z palety. No dzisiaj będziemy powoli to ogarniać, o co tutaj chodzi. Nie ma też zasilania. Nie ma zasilania tutaj tego przewodu oczywiście. Michał mówi, że tak często jest, także trzeba kupić wtyczkę, trzeba kupić zasilanie. Troszkę tej pogoda, ta podłoga się porysowała. Tutaj też widzę jakieś, no, to tylko taka chyba folia jest na tym, ale no, przy transporcie zawsze coś się dzieje. Na pewno trzeba będzie to wyczyścić, wypucować. No, a tak to maszyna wygląda całkiem fajnie. Wczoraj już ją pokazywałem trochę. Tutaj mówiłem, jest jeden silnik, znaczy to jest bardziej kompresor. Tam mamy silnik, nawet na dwóch paskach. Zobaczymy, jak to będzie wszystko funkcjonować. Na razie to trzeba kokosy teraz ogarnąć, bo przy tych ilościach, co bym chciał, no to no jest problem, bo to wcześniej tata się nie załatwiał, ale to małą ilość. No ale tutaj kmerzy wczoraj byli i zostali poinformowani, że teraz kokosy proszę troszkę dłużej trzymać, żeby miały to mięso i będą wiedzieli, gdzie mają przywozić. Także tak się maszyna prezentuje. Tu mamy frezareczkę, a ja zaraz robię szejka i zaczynamy dzień. Sobie muszę wypić, ale jeszcze zanim wypiję szejka, mamy w lodówce, czeka na mnie kombucha, szklaneczka z rana. Jak to mówią, jak śmietana. A co tutaj jeszcze się dzieje? O, powiem wam, że zapach typowo fermentacyjno-alkoholowy, octowo alkoholowy. Tutaj mamy oczywiście taki nowy eksperyment z kombuczą. A tu mamy samego grzyba, którego też będę musiał gdzieś wrzucić. Może zrobimy nowy nastaw. Zerkniemy jeszcze, jak to wygląda, jeśli chodzi o tutaj octy. Ja sobie powącham, niestety wy możecie tylko zobaczyć. Mango Gdynia. No, fajnie to pachnie. Ananas. O, mocno. Mango. Troszkę też z moimi takimi udoskonalaniami. Tutaj oczywiście mamy ocet kokosowy, ale tak widzę, że taki się zrobi bardziej przejrzysty. Muszę go zlać, bo na razie nie będę potrzebował do innych nastawów. Zresztą mam kolejny na ocet. Banan. No też fajnie. Jestem bardzo ciekawy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Bakterie octowe dodane kilka dni temu, także jeszcze mamy, myślę, dwa, trzy tygodnie jeszcze to posiedzi, jeśli chodzi o te nastawy. A tutaj mamy kombuczę też na ocet nastawioną,
Sini bardziej smakuje, jest mocna, taka octowa. No i oczywiście tam nastaw na ocet z wody kokosowej, ale już bez udoskonaleń. Ja sobie powącham, jak to pachnie. No powoli, powoli ten zapach się zmienia. No zobaczymy. Więc ja robię szejka, muszę też jedno mango chyba skonsumować, bo to drugie to już będzie wyrzucenie. Zresztą zobaczcie, już nawet z niego zaczyna wypływać coś, także jeden do wyrzucenia, drugi albo go użyję do szejka, żeby było smacznie i pysznie. Także prawilne śniadanko. Najpierw było troszkę octu, oczywiście z kokosa. Polecam, bardzo zdrowe, możecie poczytać w internecie. Do tego jeszcze będzie szklaneczka kombuczy, oczywiście naszej produkcji tutaj. No i co? I będzie szejk. Jeszcze do szejka dodam mango, muszę je tutaj troszkę obrać. No albo wezmę, przekroję i łyżką wydłubię co trzeba. Ono już jest bardzo miękkie, bardzo słodkie zapewne. A do szejka oprócz mango trafi 5 kmerskich bananów, liście moringi, oczywiście znak kupendy. No i płatki owsiane, białka z rana, nigdy mało. Także za chwilę się za to zabieram. No i co, wypijam to i w planie tak na szybko, bo nie mam za dużo tutaj pracy. Oczywiście się trochę syf po rozładunku wczoraj zrobił, ale chcę tą resztkę octu. Myślałem, że mi się przyda, ale jednak ją zleję do butelek. A co muszę zrobić, to no, też tam postaram się nagrać tą taką metodę. Też z internetu gdzieś wyszarpałem, że tak powiem. Tu mi się butelki moczą. Dokonam jeszcze sterylizacji w tym garczku. Ostatnio też tak robiłem, czyli tymi, no, do góry nogami butelki wkładam. Gotuję to około 10 minut. Potem są suszone. O, tak jak na przykład tutaj ta butelka też, chociaż to jest malutka, w ten sposób była sterylizowana. No a później wlewamy ocet. Oczywiście to są takie na razie prowizoryczne rzeczy. Michał powiedział, że będę mógł skorzystać, jakbym potrzebował oczywiście, z jego urządzenia. No ale na razie nie potrzebuję. Na razie sobie tutaj to robię na własne potrzeby, do testów. Tak jak widzicie tutaj, o, właśnie mamy te octy, które ostatnio przelewałem. Oczywiście mamy też olej, tylko tyle tego oleju zostało, bo go resztę użyłem do smażenia. W każdym razie Khmerzy wcioraj też próbowali octu z kokosa. Krzywili się, to, bo jest dosyć mocny, ale część, no wiadomo, nie każdemu ocet przypasowuje. No, ja piję, bo mi smakuje, a poza tym jest zdrowy. Tutaj też jest naturalny, ale też na przykład kierowca mówi, że ćniań, czyli że smaczne, pyszne. No nic, zabieram się do szejka i do rzeczy, które muszę dzisiaj wykonać tutaj na hali. Sprzątać mi się nie chcę, bo mam dużo innych rzeczy tam przy komputerze do zrobienia. No ale tak to wygląda, raport ze Smarteko. Czas już na miks. Mamy płatki, mamy mango, mamy banany, mamy moringę. Także jedziemy z tym. Nie wiem, co się dzieje, ale są... Krowy się rozmnożyły. Tak wygląda sytuacja obecnie. Byłem się zapytać Morka, skąd ta krowa druga. Morgat mówi, że czasami przychodzi, aczkolwiek wydaje się to dosyć dziwne, bo cały teren na kupendy jest ogrodzony. No i to jest dziwne. I make movie that two small cows here right now. And but they are very similar. Like brother and sister. W nakupędzie malin w La Plantation dzisiaj. Kolejny dzień, tam jakieś zadania ma do zrobienia. A ostatnio wam pokażę, są ta siatka taka metalowa. Znaczy metalowa, no taka siatka.
z jakiegoś takiego cienkiego drutu. Michał z tego będzie robił moskitiery. Tutaj takie profile jeszcze kupił. Planuję tam... No musi to w magazynka zainstalować, bo takie też tam przez Khmerów, którzy przyjechali tutaj z La Plantation w celu no, uzgodnienia tutaj przygotowania przed ludźmi, którzy przyjadą znowu z Tajlandii i wystawią certyfikat Michałowi. Tutaj jeśli chodzi o magazynki, o kuchnię, też jakiś tam certyfikat La Plantation się stara. My jesteśmy tutaj akurat w narzędziowni, jak widzicie, masę rzeczy. Ja tutaj na chwilę piłę zabrałem, młotek muszę zabrać, szlifierkę muszę też tam porobić, a ogólnie jadę na halę tam posprzątać. A co chciałem pokazać, to no wszystko tutaj zarasta. Jest tak ciepło, że nawet holibazyl obeschła, ale większość roślin sobie radzi doskonale. Chciałem wam pokazać tutaj, wczoraj chłopaki skosili też trawę. Coś się wysłowić nie mogę. W nocy znowu padało, ale chciałem wam pokazać teraz, bo jest bardzo dużo tutaj tych pszczół. Nie wiem ile metrów jest wkopane w ziemię ten betonowy zbiornik. Widzę tam też pszczoły sobie podlatują do tego zbiorniczka z wodą, z kamieniami, który przygotował Michał. Ale chciałem wam pokazać właśnie, jak dużo tych pszczół obecnie jest. Zwłaszcza w tej porze, zobaczcie. No istny rój. Pszczeli rój. O, może teraz troszkę patrzę się zamiast w obiektyw, tak naprawdę w telefon, to się patrzę na pszczoły. No ale wygląda to naprawdę imponująco. Jako, że mnie nie chciały zaatakować. Nie ma za blisko co się zbliżać, ale wam spróbuję nagrać z bliska. O, tak wygląda pszczela rodzina z znaku pędy. No nic, ja jadę do Smarteko. Dzisiaj parę rzeczy sobie poogarniać. Poogarniałem, zresztą ostatnio się dzieje tak dużo. Nie o wszystkim chcę mówić, nie o wszystkim mogę mówić, ale uwierzcie mi, że no życie jest pełne niespodzianek. Dzieje się masę rzeczy. O, mówię, staram się cały czas, żebyście ten obraz mieli zupełnie inny. Czasami, rzadko ostatnio, ale zerkam na te inne kanały, zwłaszcza takie, które pokazują jakieś kraje azjatyckie. Wiecie, mój kanał nie jest stricte podróżniczy, ale gdzieś tam, powiedzmy, pokazuje tą Kambodżę, gdzieś tam się w to wpisuje. No i są zrobione bardzo fajnie, wiecie, jakieś tam efekty specjalne i tak dalej. No ja się na tym nie skupiam, ja pokazuję jak jest, ja pokazuję to, co widzą moje oczy. Rozmawiam z ludźmi, jakieś wywiady przeprowadzam. Myślę, że to jest chyba najważniejsze, jeśli chodzi o takie kanały, czyli treść. Zresztą, no, co mogę powiedzieć, teraz każdy by chciał być influencerem, youtuberem. Ja, tak jak mówiłem niejednokrotnie, dla mnie to jest taki rodzaj pamiętnika. Kasy z tego praktycznie żadnej nie ma przy moich wyświetleniach. Także taka zabawa i tak uważam, że poświęcam temu za dużo czasu. No ale kiedyś będzie dobrze spojrzeć na to, co było w przeszłości, jak to wszystko się rozpoczynało. No nic, lecę do tego, do Smarteko. W pszczółce też mi gdzieś prąd pszczółka mi ciągnie z akumulatora, bo cię nie mogę odpalić, ładowałem prostownikiem. No ale już jest lepiej. No nic, lecę, jak coś to będę nagrywał już ze Smarteko. Wczoraj kończyłem rozlewać ten ocet, także 20 buteleczek tego octu mamy. Tutaj mamy wysterylizowane butelki, które wczoraj no właśnie sterylizowałem. Co ciekawe, w tym garczku wody było tyle i one były tak do góry nogami. No i tej wody w niektórych butelkach aż było potąd.
I właśnie mówiłem o tym Michałowi, a Michał mówi: podciśnienie, panie, podciśnienie. No, także Michał jak zwykle, Elon wszystko wyjaśnił. Tutaj jeszcze mam dwie butelki octu tego, co zlewałem, ale to są takie dla mnie codziennie. Staram się pić trochę octu z rana, kombucze, szejka. Tutaj ostatnio też tych bananów na kupędzie jest bardzo dużo, czasami nie do przejedzenia. A są to banany naturalne, bardzo słodziutkie. Tu troszkę mam garów do mycia. Muszę się przyznać, że no jest to dosyć ciekawe, ale odkąd zaczęliśmy tutaj robić ten ocet, jak się rozglądam, co tam się dzieje na tutaj na tej podmurówce. Odkąd zaczęliśmy robić ocet, ten ocet mi się gdzieś tutaj porozlewał kilkukrotnie, no to skończył się problem z mrówkami i no jestem świadomy, że no nie jest to dla mrówek ani przyjemne. Znaczy nie jest to dla mrówek ocet może rzecz, która je przyciąga, ale okazuje się, że też się gdzieś odstrasza. Nawet Bartek kiedyś wspominał, że też pryskał octem. Nawet zobaczcie, mamy tutaj te resztki po bananach, po mango. Jakieś tu muszki latają, moje mrówki, ale wiecie, nie idzie całe mrowisko, także nie jest źle. Ja odparę, kurczę, coś się nie mogę wysłowić ostatnio. Odparę tutaj kulera. Tu mamy kombucze, drożdże oczywiście, a ja sobie wezmę sobie, zostało jeszcze ostatnio piwko, Kambodia. Tutaj przywiozłem troszkę narzędzi. No i co? I zacznę tutaj troszkę sprzątać, ogarniać tą maszynę. Aha, jeszcze co miałem powiedzieć, to dziadek był po pieniążki i jedzie po nie wiem ile kokosów, ale powiedział, że przywiezie. Pol też znalazł dostawcę, Pol od razu wyskoczył. Znaczy no rozmawialiśmy o takich ilościach, ale myślę, że podpisanie umowy jakiegoś kontraktu z takim dostawcą, okazało się, że ma gościa 5000 kokosów, 5000 drzew kokosowych na farmie. Pol tam w ogłoszeniu dał, że 15 tysięcy kokosów miesięcznie. No nie wychodzi to dużo, bo jakbyśmy pracowali 7 dni w tygodniu, no to jakieś 500 kokosów dziennie tylko, tak? Z moich matematyk, no bo ile by to było? Jakby tak robić 1000 dziennie, no tak, no to było 30 tysięcy przez miesiąc, tak? Czyli połowę tego to będzie 15 tysięcy. Oczywiście byśmy chcieli tyle przetwarzać i takie są gdzieś cele. Co ciekawe, pod pola ogłoszeniami na Facebooku bardzo dużo kmerów pyta o pracę, czy jest praca, ale zobaczymy jak to będzie. Rozmowy trwają. Nie ma co zapeszać. No, to dzisiaj też lichierkę przywiozłem, muszę naostrzyć ten nóż. Tu akurat mamy świeży kokos. Na zewnątrz mam jakieś stare, zeschnięte skorupy, także przetestuję. Chcę umocować na razie na próbę tutaj tą gilotynę do jednego tam ze słupów. Tutaj też to muszę poszlifować, pomalować, mam spreje. Także na pewno się tym dzisiaj zajmę, póki jest widno. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest oczywiście Kampu Chia. Najlepsze piwo w Kambodży. Zresztą tutaj też to widać na palecie. Nasi tu byli. Zbliżonko. No, tak to wygląda. Także dostawcy są ogarniani. Kokosy też jakieś na początek będą. Aha, odnośnie maszyny. No to na początek, jak się okazało, trzeba ją puścić tam parę godzin. I tutaj ten ślimak w środku, on musi praktycznie być wyszlifowany do połysku. Także zanim to wszystko się rozpocznie, no to jeszcze tutaj nas trochę pracy czeka. Widziałem też tą instrukcję. Nie jest jakoś tam bardzo to wszystko porozpisywane, ale mniej więcej wiadomo o co chodzi.
Będziemy się bawić. No, to by było na tyle. Taki update. Mamy chyba dzisiaj 27 kwiecień. Zdaję sobie sprawę, że opóźnienie może być, a nawet i z 4 tygodnie. No ale staram się wrzucać codziennie jakiś film, a tych materiałów się kręci. Tym bardziej, że na weekend znowu planuję jechać do Kampotu. Raz, że mam minimum 2 spotkania odnośnie kokosów, to też przyjeżdża do mnie taka koleżanka z Tihanaville, która też była ostatnio. No, troszkę czasu tam sobie, myślę, spędzimy, znowu pogadamy. No a co, dzisiaj póki widno, zabieram się tutaj do roboty na hali. I tyle. Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, grupa Cambolife. Pokazujemy tam troszkę więcej, wrzucamy zdjęcia, informacje, link w opisie tego filmu. Subscribe now.